Dzień dobry, kochani. Dzisiaj tak trochę w kontekście podejmowania ryzyka, jeśli chodzi o to odejście z toksycznej relacji. Nigdy nie jest tak, że będziecie mieć stuprocentową pewność, że decyzja, którą podjęliście, jest słuszna. Nigdy też nie będziecie wiedzieć do końca, jak się to wszystko potoczy, czy wam się uda, czy nie uda. Dlatego tak ważna jest ta wiara w siebie i właśnie branie odpowiedzialności. Dlatego, że jeżeli zakładasz, że bez względu na wszystko ja sobie poradzę, trudno, może przez moment będzie większy dyskomfort, może będzie trochę trudniej, ale ja sobie dam radę, to jesteś bardziej skłonny właśnie to ryzyko podjąć. Natomiast jeżeli chciałbyś mieć odpowiedź i w ogóle, że na pewno nie poniosę porażki, bo no właśnie może masz jakieś takie bardzo negatywne przekonania na temat porażki, no to będzie ci trudniej ruszyć z miejsca. Natomiast ja pamiętam, jak ja podejmowałam swoją decyzję i że wtedy miałam coś takiego, że długo oczywiście się wahałam, rozmyślałam, prowadziłam sobie listę za, przeciw i tak dalej. Napisałam sobie też na kartce to, czego się boję i warto to sobie wypisać. Nazwać konkretnie swój strach, określić to dokładnie, czego się boisz. Zastanowić się nad tym, nawet jeśli wydarzy się to, co najgorsze, to co ja z tym zrobię. Zaakceptować, że okej, jeżeli się stanie tak i tak, okej, może tak być. Tak jakby taka postawa akceptacji, naprawdę bardzo uwalniające. No i jak już podjęłam swoją decyzję, pamiętam, że postanowiłam, że jak już podejmę decyzję, to nie ma odwrotu. To po prostu nie ma odwrotu. Żeby sobie pomóc, żeby wytrwać w tym, to tak sobie właśnie myślałam o tym, co gdybym zawsze dotrzymywała danego sobie słowa, tak? Czyli co ja bym już osiągnęła w życiu, co bym już miała, nie wiem, ile pieniędzy bym oszczędziła, gdybym właśnie zawsze dotrzymywała danego sobie słowa, czyli właśnie jak podejmuję decyzję, to nie odstępowała od niej. No i to mi bardzo pomogło, uświadomienie tego sobie tego, jak często właśnie zawodzę siebie, że nie wytrwam decyzji i tak dalej. No i pamiętam, że jak podjęłam decyzję i postanowiłam twardo, absolutnie nie ma, choćby się waliło, paliło, jak to się mówi, choćby skały srały, ja tej decyzji nie zmienię, to mi bardzo pomogło. I tak sobie wizualizowałam, ja to sobie tak po prostu wyobraziłam, że ja jestem na takiej skarpie. Za mną płonie pożar, ogień, to jest ten mój związek. I właściwie ja przed sobą mogę tylko skoczyć w dół, żeby siebie ratować. I boję się jak cholera, ale z tyłu płonie pożar i ja wiem, że on mnie strawi. On mnie po prostu spali, jeżeli ja tu zostanę. Boję się skoczyć, bo nie wiem, czy... Ale wiedziałam, że nie mam wyjścia, bo za mną płonie pożar i właściwie jedyny wybór, jaki mam, to skoczyć. I właściwie jak już skoczę, to jedyne, co muszę zrobić, to postarać się jak najłagodniej wylądować, ponieść jak najmniejsze straty. Po prostu na tym się skupić. I to mi bardzo pomagało, bo potem sobie wyobraziłam, że skoro już skoczyłam, to nie ma odwrotu. Jeżeli skoczyłeś ze skarpy, to nie da się cofnąć tej decyzji, nie da się wdrapać, wiecie, do góry. Po prostu się nie da, więc jedyne, co na czym się musisz skupić, to właśnie łagodne lądowanie. I tego wam życzę, kochani, jeżeli jesteście na trudnym etapie podejmowania decyzji odejść czy zostać, przemyślcie sobie to dobrze. I jeżeli już będziecie mieli tą swoją decyzję i chcecie się uwolnić, chcecie dać sobie szansę na lepsze życie, a może na inne życie, na drugie życie, jak ja to mówię, to naprawdę możecie sobie tak zwizualizować właśnie tą waszą decyzję, że jeżeli podjęłam decyzję, nie ma odwrotu, skoczyłam, jedyne na czym się skupiam teraz, to łagodne lądowanie.